Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z gry Inside. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, po kilku dniach przerwy wracam do nagrywania Inside. Za pierwszym podejściem nagrałem 4 odcinki i bardzo dobrze się bawiłem. To była pierwsza gra na moim kanale, której nagrałem więcej niż 2 odcinki naraz. Tak, no pomijając takie na przykład GTA, kiedy czasem nagramy godzinę materiału, to wtedy się dzieli, prawda? Ale tutaj jest po pół godziny, 20 minut, pół godziny, ja sobie nagrywam i bawiłem się naprawdę przednio. Zobaczymy, wiem, że gra nie jest długa i wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca. Troszkę jestem zły na siebie, że wtedy skończyłem w takim miejscu, bo teraz nie do końca pamiętam, co tutaj miałem zrobić. Aha, miałem wskoczyć. Czemu jestem na dole znowu? Z tego, co pamiętam, ja tam po tych linach wskakiwałem gdzieś. A, chyba, że nie zapisało mi tego. No dobra, no to spróbujemy zrobić to jeszcze raz, bo nie do końca orientuję się, w którym miejscu skończyłem. Wydaje mi się, że skończyłem dalej, że skończyłem wtedy na tym, jak znalazłem to do przechwytywania ich umysłów, nie? Ale to jest akurat chyba bliziutko z tego, co widzę. Tu się rozchuśtamy, ale chyba troszkę za mało. Nie, jest spoko. Dobra. No i co? No, troszkę się pozmieniało. Zauważyłem, że bardzo wam się gra spodobała. Mi również. Naprawdę dawno nie grałem w tak fajną i klimatyczną grę. No, widzicie, więc jesteśmy w tym samym miejscu praktycznie, w którym skończyliśmy. Tak, teraz spadniemy. To już widzieliście, ale nie przejmujcie się. No, na szczęście, że przychodzicie tutaj na moje filmy dla mnie, a nie dla gier. Co się pozmieniało od tych kilku dni? To, że kupiłem sobie bezprzewodowego pada, mam drugiego tam na kablu, ale kabel troszkę mi przeszkadzał, więc kupiłem sobie jednego bezprzewodowego, a zawsze to dwa pady się przydadzą tak czy siak. No i trzeba pomyśleć, co tutaj zrobić, o co chodzi, bo no mówię, no nie miałem już po prostu siły grać, bo też no 2 godziny ponad grałem, jak się nagrywa, to też jest całkiem inny feeling tego nagrywania. Czy ja tędy muszę przejść? Chyba nie, co? Bo oni za mną nie płyną. Więc chyba muszę iść w drugą stronę. No, a jak się nagrywa i gra, to jest troszkę bardziej męczące, więc 2 godziny to było dla mnie spoko, ale mogłem pograć troszkę dłużej, bo teraz nie do końca pamiętam, gdzie jestem. Pamiętam, że daleko biegłem. No i jak tak sobie przebiegłem, to właśnie znalazłem to. Dobra, co tu trzeba zrobić? Tu jest ta drabina, ale nie wiem, czy oni mogą mnie jakoś podnieść? Ej, super. Okej, okay, dobra, czyli do tego byli mi potrzebni, żeby mnie tutaj podstawić. Oni dalej będą za mną biegli. No, robi się ciekawie. Nie spodziewałem się, że oni będą mogli mnie tak jakby podnieść. Tu jest jakieś kółko. Aha, winda, czyli będę mógł po prostu zabrać ich ze sobą. Mam nadzieję, że nie wejdą pod windę, bo nie chciałbym ich zgnieść. Też troszkę ściszyłem grę, bo w poprzednich razach była dość głośno. Mam nadzieję, że teraz będzie już troszkę ciszej. Wiecie, jak się nagrywa kilka odcinków naraz, to ciężko jest to jakoś wyeksperymentować. Co tutaj? Tutaj pewnie... A nie. Na tej windzie już byliśmy. No dobra. Tutaj, nie wiem, pojedźmy na drugie piętro. Zobaczymy, czym będzie... Znaczy, czy jest coś do zrobienia na drugim piętrze. Z tego, co pamiętam, na drugim piętrze chyba nic nie było. Albo może było? Na trzecim piętrze chyba ten save zrzucaliśmy, tak? Czy ja znowu nie mówię o tej grze? O tej mapce? No tak to jest, jak się właśnie dzieli na odcinki. A niestety nie da się zrobić wszystkiego za jednym razem. Co tutaj się robi? Aha, tu jest ich 12. A, muszę 20 przynieść. A mam ich ilu? Na razie mam 8. Skąd wezmę całą resztę? No nie wiem, trzeba poszukać. Może po drugiej stronie będzie reszta. Nie pamiętam, żeby tam ktoś był. Ale no, sprawdzić na pewno trzeba. Tak jak mówię, ta gra jest dość ciemna, ale u was wygląda to całkiem spoko. Czy tutaj byli jacyś moi koledzy? Nie do końca wiem. Ale no, wiedzieć powinienem. Muszę chyba wiedzieć, czy są. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że zbliżamy się już powoli do końca. Bo
z tego co widziałem, tam niektórzy przychodzili całą grę w 2 godziny, nawet w godzinę 50. Były takie odcinki na YouTubie, w którym w jednym odcinku wszystko przechodzili. No i wiadomo, że ja tu tam czasem szukam rozwiązania i tak dalej, więc to będzie trochę dłużej trwało. Ale no myślę, że w 5-6 odcinków, że jak nie w tym, to już na pewno w następnym skończymy. Tak mi się to widzi. Znaczy w sumie nie fajnie by było, bo gra jest naprawdę świetna. I nie chciałbym w sumie jeszcze jej kończyć. Na drugim piętrze nic nie było, więc na trzecim musi być coś. Znaczy oni muszą tam się znajdować, musi ich być tam więcej, żebym ja mógł... Ale 12 aż jeszcze potrzebuję. Wątpię, że znajdę 12. Czy ja tutaj byłem już? Czy oni będą mogli mnie podsadzić do góry? Ej, super! Dobra, czyli jest nowa przygoda. Tutaj może będą kolejni. Tu leży jeden. Okej. Czyli co, będę mógł go tam zrzucić? Okej. Zrzuciłem go, czyli już jest jeden więcej. Niestety on chyba nie żyje. Nie wiem, jaka była jego historia. Ale no, zbyt żywy to on nie był. Czy tutaj mogę na przykład coś zrobić? Nie, czyli musiałem tutaj wejść tylko i wyłącznie po tego jednego typka. Ale to jest dalej 11 do zebrania. Gdzie znajdziemy resztę? Tutaj muszę wrócić, zeskoczyć po prostu. Aha, on nie spadł na tą tackę, ale to... też nie ma większego znaczenia. No tutaj musi być reszta, bo nie ma innego miejsca. Wydawało mi się, że to było to miejsce, w którym ten save zrzuciliśmy. Aha, tutaj jest, dobra. I teraz już jest całkiem inna historia, bo teraz będę mógł to na pewno popchać w tyle osób. Okej, udało się... to zepchać, więc teraz tak, musimy zejść na dół, tylko które to jest piętro? To jest prawdopodobnie drugie piętro i po prostu za blisko poszedłem. Albo po prostu ich nie widziałem, więc wracamy na drugie piętro. Wracamy na drugie piętro i idziemy w lewo, zobaczyć co tam dalej się znajduje i co tam będzie. No i co? I musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Tam było trzech czy czterech? Więc no jest już nas więcej, ale dalej to nie jest tyle, ile potrzeba. Dalej to jest za mało. Dalej to jest za mało. Gdzie oni są? Dobra, dwóch żyje, trzech żyje. No ale co, idziemy dalej, bo no już nie mam pomysłu, gdzie będzie reszta. Jest nas no już dość sporo, tam jeden nie... O, tutaj są jeszcze, dobra. Czyli trzeba podnieść bramę. No tak, to też, tylko że wtedy sam nie dałem rady podnieść bramy. Ilu ich tam będzie? Tu jest jeden. No ale idźmy dalej, może... może jeszcze jacyś się znajdą. Dobra, podnieście mnie. O nie. Dobra, bałem się już, że nie wrócę tutaj. Nie wiem, czy oni dadzą radę mnie aż tak wysoko wyrzucić. Dali radę, dobra. Nie! Przeżesz, kurde no. I tak się kończy, jak zbyt szybko chcesz coś zrobić. Miałem nadzieję, że uda mi się tam po prostu doskoczyć. I wiecie, no i żeby tam oni mnie... znaczy po prostu uruchomić dźwignię. Dobra, doleciałem. Otwórzmy dźwignię. O, tam jest ilu? Trzech następnych. Super, oni się rozbiją, tak? Oni muszą tak zjechać tutaj jakby, nie? A to chyba trzeba troszkę lepiej wymierzyć, więc wrócimy. Tam jest ich czterech. Okej. Więc niech to jedzie tak w dół i podnieśmy to w odpowiednim czasie do góry. Ajajaj, prawie. No nie, teraz tego nie popcham, dobra. Wrócę do was jak się skończy to wszystko, jak mi się uda. Dobra, teraz się udało. Ja nie wiem, czemu wcześniej nie pomyślałem, że to oni muszą wjechać tam na górę, a nie... ja cały czas celowałem tam do środka pod to, ale nie zauważyłem, że tam jest, wiecie, że tam są tory wyżej, więc to nie było takie trudne, na jakie wyglądało. Czekajcie, ja zejdę tam jeszcze niżej, bo boję się, że tam coś zostało.
I że potem już nie będę miał okazji po to wrócić. Znaczy nie będzie mi się opłacało, ale z tego co widzę, nic tutaj już nie ma, więc. No kurde, wcześniej miałem 8, tam znalazłem 3, tu znalazłem 3, tam znalazłem jednego, spadł jeszcze jeden, no zobaczymy. Wydaje mi się, że to już może wystarczyć. No innych tutaj miejsc raczej nie ma, bo na dole z tego co pamiętam wszystko przejrzeliśmy. Nie było w drugą stronę drogi. A... No nie, wydaje mi się, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, tam z przodu ich nie policzę. Ale możliwe, że już mamy tyle. Chociaż dalej myślę, że 20 jeszcze nie mamy. Może być ciężko, ale no tak czy siak spróbujemy. Spróbujemy, bo jesteśmy na drugim piętrze. Chyba też jest ten, ta mielarka, jak ja to nazywam. Bo na górze wszystko już zdobyliśmy. Tam było 4. Tutaj było 3. No nie wiem, spróbujemy. No nie, no jeszcze... W 4 jeszcze gdzieś jest. Aha, bo ze mną jeszcze, nie? Czyli jeszcze 3 muszę znaleźć. Kurde. No to gdzieś na dole muszą być. W takim razie musimy iść na dół. Na górze na pewno wszystko już sprawdziłem. Na drugim piętrze wszystko już sprawdziłem, więc na dole muszą być. Przyszedłem z prawej strony, teraz pójdziemy w lewą stronę. No i tam coś powinno być, nie? Coś tam być powinno. Boję się, że trafię zaraz na jakiegoś psa. O, tu jest jakaś lina. Tylko do czego ta lina może być nam potrzebna? Najpierw przejdziemy, zobaczymy, co tutaj po prostu jest. A tu jest jakiś wagon. No faktycznie, tu był ten wagon. Teraz go przesuniemy. Wejdź... A nie, czekajcie. Podnieście mnie. Tu jest przycisk. Dobra, nie wiem. Podnieś... Okej, tutaj, patrzcie. Dobra, tam jest jakiś syp. Więc podnieście mnie znowu. Złap się liny. Aha, bo tam można pewnie gdzieś wejść, nie? Tak jest, można wejść i tam pewnie będę musiał, nie wiem, ściągnąć ich na dół? W tą stronę coś jest? Nie, tu już jest chyba koniec. Koniec, więc pójdźmy tutaj i zobaczmy. No nie, tutaj nic nie ma. Aha, ale czemu oni wrócili tym? Dobra, już chyba wiem, co trzeba zrobić. Wydaje mi się, że może ja tam muszę wskoczyć. Podnieście mnie tutaj. Nie, no tam wskoczyć na pewno nie skoczę, bo tu jest to drewno. Okej, ale oni to będą pchali teraz, nie? No i to jest teraz pode mną będzie. Teraz tutaj wskoczę. O, dobra, rozumiem. I teraz ja mogę wejść tutaj i pewnie tam będą kolejni ludzie, których będę mógł ściągnąć. Super. Nie rozumiałem na początku, co mam tutaj zrobić, ale szybko w sumie... Szybko mi tu wytłumaczyli to. I już jest spoko, już jest fajnie. Kolejna woda. A jednak nie, jednak tylko kałuża, że tak to nazwę. Skoczmy tu, gdzie będą kolejni. Czy tu będą tylko ciała? Nie, jest skrzynka jakaś. I tam coś jest. Co się świeci tak dziwnie, nie? Można to uruchomić? Aha, dobra, ja tam powinienem stać na tym, bo tam, okej, są na górze, widzicie? Co, pewnie będę musiał tam wskoczyć jakoś? Tak, tam jest wajcha jakaś, widzę już. A nie. Kurde, no tam na pewno muszę się jakoś dostać.
Tylko w jaki sposób? Myślicie, że to był jakiś plan? Dobra, tak kombinuję i chyba wiem, co trzeba zrobić. Patrzcie, bo problem jest w tym, że my lecimy za nisko i jak postawimy to tutaj, to jest to wyżej, więc kiedy to pociągniemy, to będziemy mogli automatycznie wyżej podskoczyć i teraz myślę, że już spokojnie uda nam się złapać. Dokładnie. Huh. Troszkę mi to zajęło. Z 7 minut, 7-8 minut próbowałem jakoś to wykminić. Naciskałem ten przycisk jak debil, biegałem w tą i w tamtą. Ale tak czy siak udało się zdobyć kolejnych trzech, więc z nami to już jest... To już jest tyle. Więc wygląda na to, że będzie fajnie. Wygląda na to, że będzie fajnie. Skoczymy tutaj. I zaraz się spotkamy z resztą braci, tak? Dokładnie, tutaj sobie zeskoczymy. Oni też sobie zeskoczyli. No i jest już nas naprawdę pokaźna ilość, więc idziemy do maszyny, maszyny czasu. I tam spróbujemy. Nie wiem co to będzie robiło, czy... Boję się trochę tej maszyny, bo nie mam pojęcia, po co tam ma być 20 osób. Jedziemy windą jak zawsze, kurde, pamiętam jak byłem dzieckiem, jak bardzo się bałem jeździć windą. Znaczy na początku, potem to już była dla mnie czysta frajda, więc gdziekolwiek była winda, to chciałem jechać windą, ale na początku trochę się bałem. A to wszystko przez te głupie filmy amerykańskie, które pokazują, jak to jest niebezpiecznie w windach. Dobra, chodźmy tutaj wszyscy. No musi być nas wystarczająco. 2, 0. I się otworzyły drzwi, więc teraz... Aha, oni zostają, a ja biegnę dalej. Co to jest za dźwięk? O co chodzi? Powiem wam szczerze, że myślałem, że to już będzie koniec gry. Ale jednak... Jednak to jeszcze nie jest koniec gry. Ja pierniczę. Rozgniotło mnie na małe kawalątki. Było uderzenie, więc teraz poczekamy do następnego i przebiegniemy wtedy. Dobra, i teraz... Co? Teraz musimy się schować pewnie gdzieś, nie? Okej, udało nam się schować, więc o to w tym wszystkim chodzi. Czekamy do następnego. Dobra, lecimy. Musimy uruchomić dźwignię. Udało się. Trzymamy to do jeszcze jednego uderzenia. Wtedy to anulujemy i tamto się powinno otworzyć, tak? Tak jest. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jesteśmy. Pięknie. Kurde. Czy mi się uda, czy zrąbałem? Troszkę na farcie, nie? Troszkę już na farcie to wszystko było. Co to zmienia? Szczerze to nie mam pojęcia, kiedy mam to zatrzymać. Nie wiem, na razie spróbujmy tam... Aha. Czy ja będę musiał to od nowa przechodzić? Nie, dobra, spoko. Spróbuję tam skoczyć. Aha, dobra, już rozumiem, czemu mam to zatrzymać. Już wszystko wiem, gro. Wytłumaczyłaś mi to doskonale, tylko co to są za uderzenia? Muszę to zatrzymać w takim momencie, żeby mnie osłoniło to przed tym, więc na przykład tutaj. Poczekam na kolejne uderzenie. Teraz wskoczę. Idę. Uderzenie, ja tu się zatrzymam. Kurde, nie, jeszcze. Powinienem to postawić troszkę wyżej, bo nie wiem, czy zdążę. Dobra, zdążyłem. No ale tutaj jak mam zdążyć? Szczerze to... Może ja nie powinienem tego zatrzymywać?
Tylko po prostu wyczekać na taki moment, który będzie odpowiedni. Na przykład teraz. Chyba jednak nie. Dobra, poczekamy jeszcze jedno uderzenie. Tutaj żadnej wajchy nie widzę, ani dźwigni, żeby coś uruchomić, czy coś zatrzymać. Więc nie wiem, na co mam liczyć. Na to, że to się popsuje i samo ruszy tak automatycznie? No bo co ja tutaj więcej mogę zrobić? Nigdzie nie ucieknę. Nigdzie się nie schowam. A jaki ma sens wrócić? Nie ma sensu. Poczekam, może samo to się jakoś uruchomi od nowa? No bo co więcej mogę zrobić? Co więcej mogę zrobić? Na pewno tam nie dobiegnę. Można spróbować raz jeszcze, ale na 99% nie dobiegnę. No dokładnie. Nawet blisko nie byłem. Zaczyna robić się trudno. Dobra, więc z tych moich prób wynika, że nie powinienem tego zatrzymywać. Więc przyjrzyjmy się, kiedy jest uderzenie. Kiedy powinniśmy wyskoczyć? Uderzenie jest wtedy, kiedy to jest na samej górze, tak? I kiedy to jest na samym dole. Mniej więcej tak. No mniej więcej... Dobra, czyli jest tak samo, więc teraz powinienem poczekać, aż będzie uderzenie. Wskoczyć, wspinać się. Zaraz będzie... No nie, teraz troszkę mi się nie udało. Będę musiał... Ale jak wskoczyć wcześniej? Co? Zrazem będę musiał wskoczyć z tym, z uderzeniem. No to wychodzi, że nawet może... Uderzenie i ja już wschodzę i się wspinam. Ale nie, znowu mnie nie osłoni. Ale teraz byłem już bliżej. Aha, w sumie mogę to dostosować do swoich uderzeń. Czekajcie, gdzie ja chcę, żeby było uderzenie? Tak mniej więcej tutaj chcę, nie? No dobra, to puśćmy to, zobaczymy, czy będzie dobry timing. Tutaj jedno. I kolejne tutaj. No nie, no troszkę mi to nie odpowiada. Puśćmy to jeszcze raz. Może przygotujmy to pod przyszłe te, na przykład tutaj, patrzcie. Tutaj jedno bym chciał, żeby było. Uderzenie puszczam. Gdzie będzie drugie uderzenie? Gdzieś powinno być wtedy w połowie schodków. No jest. I kolejne znowu będzie tam? No, powiedzmy. Dobra, czyli jest spoko. Przetrwałem, ale nie zdążę. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę. Uff. I teraz będę mógł tam. Ale jestem kurde mądry. Teraz będę mógł tam też się uchronić. Gdzie jest kolejne uderzenie? Tutaj. Dobra, to ja biegnę. Biegnę. I tu się zatrzymuję. A, tak mało zabrakło. Aż zdążyłem. Wow. Dobra. Teraz może się udać. Nie obiecuję, ale to może się wydarzyć. Tutaj muszę przeczekać. Uda się, uderzenie. Dobra, jest. I teraz szybko biegniemy. Huh, udało się. Dobra, starczy na dzisiaj, naprawdę. Ta ostatnia zagadka trochę nerwów mi zjadła. Chciałem wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. Myślałem, że to już będzie końcówka gry, ale z tego na to wygląda, że wcale może jeszcze nie taka końcówka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa, pa.